To nie jest tylko nasza sprawa. Chodzi, wiesz, o co chodzi. Wykazał rozumne działanie, zdolność organicznej syntezy najwyższego rzędu, jakiej nie znamy. Zna budowę, mikrostrukturę, metabolizm naszych ciał. Dobrze powiedziałem? Czemu przestałeś mówić? Dokonał na nas serii serii doświadczeń psychicznej wiwisekcji. W oparciu o wiedzę wykradzioną z naszych głów, nie licząc się z tym, do czego dążymy. To już nie fakty, ani nawet nie wnioski, Kalwin. To hipotezy. W pewnym sensie liczył się z tym, czego chciała jakaś zamknięta, skryta część naszych umysłów. To mogły być dary. Dary? Wielki Boże! Zacząłem się śmiać. Przestań, krzyknął, chwytając mnie za rękę. Ścisnąłem jego palce, ściskałem coraz mocniej, aż chrupnęły kostki. Patrzył na mnie z mrużonymi oczami, bez drgnienia. Puściłem go i odszedłem w kąt. Stojąc twarzą do ściany, powiedziałem: Postaram się nie histeryzować. Mniejsza o to, czego zażądamy? Ty powiedz. Nie mogę teraz. Czy powiedziała coś za nim? Nie, nic. Co do mnie uważam, że teraz powstała szansa. Szansa? Jaka szansa? Na co? A. Powiedziałem ciszej, patrząc mu w oczy, bo zrozumiałem nagle. Kontakt. Znowu kontakt? Małośmy jeszcze. I ty, ty sam, i cały ten dom wariatów. Kontakt? Nie, 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 bez mnie. Dlaczego? Spytał całkiem spokojnie. Kelvin, ty wciąż, a teraz bardziej jeszcze niż kiedykolwiek, instynktownie traktujesz go jak człowieka nienawidzisz go. A ty nie? rzuciłem.-Nie, Kelvin, przecież on jest ślepy.-Ślepy? powtórzyłem. Niepewny, czy dobrze usłyszałem. Oczywiście w naszym rozumieniu nie istniejemy dla niego tak, jak dla siebie nawzajem. Powierzchnia twarzy, ciała, którą widzimy, sprawia, że poznajemy się jako indywidua. To jest dla niego przeźroczystą szybą. Wnikał przecież do wnętrza naszych mózgów. Więc dobrze. Ale co z tego? Do czego zmierzasz? Jeżeli potrafił ożywić, stworzyć człowieka, który nie istnieje poza moją pamięcią, i to tak, że jego oczy, ruchy, jej głos, głos. Mów dalej, mów dalej, słyszysz? Mówię, mówię. Tak, więc. Głos. Z tego wynika. Że możemy w nas czytać jak w książce. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak. Że gdyby chciał, mógłby się z nami porozumieć? Naturalnie. Czy to nie jest oczywiste? Nie, zupełnie nie. Przecież mógł wziąć tylko receptę produkcyjną, która nie składa się ze słów. Jako utrwalony zapis pamięciowy jest ona strukturą, białkową jak główka plemnika czy jajko tam nie ma przecież w mózgu żadnych słów uczuć wspomnienie człowieka to obraz spisany językiem nukleinowych kwasów na wielkomolekularnych kryształach asynchronicznych więc on wziął to co było najwyraźniej wytrawione w nas najbardziej zamknięte Najpełniejsze, najgłębiej odciśnięte, rozumiesz? Ale wcale nie musiał wiedzieć, czym to jest dla nas, jakie to ma znaczenie. To tak, jakbyśmy potrafili stworzyć symetriadę i rzucili ją w ocean, znając architekturę, technologię i materiały budowlane, ale nie rozumiejąc po co, czemu ona służy, czym jest dla niego. To możliwe, powiedziałem. Tak, to możliwe. W takim wypadku on wcale może w ogóle nie chciał podeptać nas tak i zgnieść. Może być. I tylko niechcący.